to jest, delikatnie mówiąc, przeoczenie, mam nadzieję, żeby nie powiedzieć skandal. No nie wyobrażam sobie zupełnie, żeby jakakolwiek reprezentacja, na przykład olimpijska, startowała na jakimkolwiek igrzyskach olimpijskich bez orzełka na stroju. Orzeł jest tak ważną częścią stroju polskiego sportowca, że w ogóle nie ma takiej opcji, żeby występować bez orła. Brakuje mi orzełka na piersiach, na sercu, tak samo chyba jak wszystkim polskim kibicom. Ja rozumiem, że logo PZPN-u jest ważne, ale to jest reprezentacja narodowa. Myślę, że tam jest trochę przerostu formy nad rozumem i ta decyzja jest niezrozumiała dla mnie zupełnie. Jest poseł Platformy Obywatelskiej, którym czasem gram w piłkę, Romek Kosecki. Pamiętam, że wzbudził jako młodego chłopaka kibica, zdjął koszulkę z orłem na piersi i ją pocałował. No wyobrażam sobie, że warto by było go zapytać, czy gryzłby tak samo trawę i całowałby logo PZPN-u. To bezsens, błąd. Ja sądzę, że to się długo nie utrzyma. Znaczy, presja kibiców będzie olbrzymia. My kibice jesteśmy konserwatywni. Dla nas ważne jest, aby na koszulce był orzeł, tak samo jak był, kiedy grał Lubański, Dejna, czy inni wielcy piłkarze w historii polskiego futbolu. Tak samo, żeby ten orzełek był na piersiach Lewandowskiego czy Kamila Grosickiego. Po to się gra w reprezentacji, dlatego orła. No i mam nadzieję, że ten orzeł na koszulki wróci. Jakkolwiek by to tłumaczyć tym takim, nie wiem, skrzyżowaniem pantery z wężem boa, bo tak mniej więcej wygląda to logo PZPN-u, no to może być i dobrze, że mają swoje logo, natomiast nie wydaje mi się, że ktokolwiek o zdrowych zmysłach wyobraża sobie polską reprezentację na Mistrzostwach Europy bez orła.